No i wreszcie najtrudniejszy dla mnie moment tej audycji. Będzie jeszcze jeden, ale ten jest, wierzcie mi, najtrudniejszy. Za chwilę przemówi do Was Paweł. To prawdopodobnie była ostatnia rozmowa przeprowadzona z nim. To były początki. Jakość tej rozmowy nie jest najlepsza. Dziękuję Grzesiowi i Robertowi, że pomogli mi jakoś to trochę poprawić. Ale jak wsłuchacie się w słowa, to usłyszycie to, co trzeba. Kiedy powiedziałam Pawłowi, że no wywiad został, właściwie rozmowa, nie wywiad, został nagrany jeszcze wtedy dyktafonem w telefonie i że nie bardzo mi się ta jakość podoba, powiedziała: nie przejmuj się, będę królikiem doświadczalnym. Usłyszycie Pawła, usłyszycie, co miał wtedy do powiedzenia, usłyszymy jego utwory i usłyszymy jego śmiech, zaraźliwy śmiech. I zobaczycie, jak potrafił prowokować. Przed Wami Paweł Stomma. Oh,
Moim Państwa gościem jest Paweł Stoma, lider kapeli Break Maszyna. Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór, Iwonka. Ja chciałem sprostować, że w zasadzie ta kapela w tej chwili to tak naprawdę to nie gra. Także jestem liderem tylko tytularnym. Ona gdzieś tam wisi w powietrzu. Może kiedyś tam się spotkamy, ale na razie to nie gramy jako zespół. No ale to chyba żadna kapela w tej chwili nie gra. Ewentualnie, no właśnie, no to pierwsze pytanie, Pawełku. Dlaczego nie gracie na żywo w internecie? Wiesz co, nie gramy na żywo w internecie, bo w ogóle nie gramy, że tak powiem, na nieżywo również, nie? To znaczy, no jakby no nie spotykamy się, nie robimy prób. Myśmy te próby zawiesili jeszcze przed COVID-em, z powodów takich moich osobistych, nie? Potem je wznowiliśmy. No i w tym momencie rządnęła bomba, nie? Z tą pandemią. I w międzyczasie jeszcze zrobili operację serca, która niespecjalnie im wyszła, nie? Więc jakby no, miałem ważniejsze rzeczy, czyli leżenie i wystychanie, a nie po prostu myślenie o muzyce. Ja tam potem trochę tak grałem. No dobrze, ale ty się tak do końca nie lenisz muzycznie chyba teraz. Co robię? Nie lenisz się muzycznie teraz, tak do końca. Nie, włosy mi nie wypadają, jeżeli chcesz. A nie, to linijesz, bo to będzie linijesz. Dobra, ty wiesz, o czym ja mówię. Jest to, chcę cię zagiąć jako polonistkę, bo to ja wiem, ty to lubisz, uwielbiasz mi wyczekiwać moje błędy językowe. Ale teraz, Paweł, ja jestem na emeryturze, daj ty mi święty spokój. Nie wyszło. Ja piszę muzykę, głównie piszę muzykę. Mam takie, teraz taki funk napisanie muzyki. Nie, napisanie muzyki i na nagrywanie przez internet, to zauważyłeś pewnie. No tak. No to ile tych kawałków stworzyłeś dotychczas? Ile teraz? Teraz, tak? Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem chyba. Wszystkie te pandemice to jest siedem piosenek. W większości to są smutne piosenki o miłości, nie? Ale nie tylko jak zauważyłeś, nie? Nie tylko jak zauważyłeś. Tą próbkę ci tak dyskretnie podesłała. No, bardzo mi się podoba, bardzo. Na piosenki o miłości, nie? No czemuż takie smutne piosenki o miłości? Nawet mam taki pomysł na tytuł płyty, wiesz, smutne piosenki o miłości, bo wydaje mi się, że taką płytę bym kupił może, bym zobaczył. Wiesz, jak to jest z kupnem płyt, mój drogi, tak, niestety. Tak, to jest takie, było kiedyś coś takiego, nie, starsi ludzie pamiętają. Paweł, jak ty mi się narażasz, człowieku, a jakąś to radochę sprawia. A jaką ci to radochę sprawia, znalazł się, kurczę, młodzieniaszek. Cieszę się w kontaktu po prostu z tobą, z tego, że rozmawiamy. Zawsze możesz zadzwonić, zawsze. No dobra, Paweł, to niech ci nie będzie tak dobrze, to weź to, wytęż swoją pamięć i opowiedz, jak to było na początku z tobą, z tą twoją muzyką. Na początku w ogóle z moją muzyką? Tak. Dobrze, i powiem taką historię, z Nowej Soli, nie? Swego czasu, w parku, tam tak jakoś odbywały się czasami jakieś tam koncerty, wtedy to w ogóle nie było zespołów młodzieżowych. Grały na dancingu zespoły, to już była sensacja i każdy patrzył, chociaż brali jakieś tam kaperenki, czy coś takiego, kaperenki, wtedy to były jakieś nowe przebój stosunkowane. Bez to by były jakieś dosyć atrakcyjne, taka muzyka na żywo. Radia były stare, kiepskie, z jednym głośnikiem moment i głośniki trzeszczały, więc to też, że tak powiem, szału nie było, nie? No ja sobie przyszedłem, no bo ja tak nie wiem, nie wiem, może miałem z 11, 12. Jakiś zespół, za Boga nie pamięci jaki, bo to pewnie jakiś amator grał na scenie taki kawałek węgierskiej kapeli Lokomotiv GT pod tytułem Inbrush Mokot, nie wiem, tam kołysz się, tam to chyba jakiś pojadę fotel, nie jestem w języku węgierskim zbyt mocno. I ja poprosiłem, że tak naprawdę na Węgrzech swego czasu na koncercie u mnie i jego też dostałem pałką od węgierskiego gliniarza w plecy, więc takie mam trochę doświadczenie z węgierskiego. To bardziej węgierski niż węgierski, wiesz. Tak, ale właśnie, wiesz co, ja słuchałem tego i ja po prostu pierwszy raz w życiu wtedy usłyszałem dźwięk na żywo takiej jęczącej, przesterowanej gitary. I ten dźwięk mnie tak poruszył niesamowicie, taki jakiś wywołał, to jest dokładnie rezonował z tym, co ja sobie miałem. I to ja byłem młody, przecież to nie powinienem mieć takie przecież to dzieciństwo powinno być szczęśliwe i bez troski, a ja miałem coś takiego w sobie, jakieś takie cierpienie, jakieś takie niespełnienie, już nie zawsze nie
Chodź, to dziś. Przyłączyłeś się, to poprzeczki dokładnie to rezonowało. Tak, ten, Kenny Wenster, tak miał na pierwszej płycie taką piosenkę Born with the Broken Arms, czyli urodzony ze złamanym sercem. Więc coś takiego chyba miałem, chociaż tam. Ja to nawet rozkminiałem, że tak powiem, trochę z profesjonalistami, ale nie będę tego dzisiaj. W każdym razie ten dźwięk, no, idealnie rezonował z tym takim jakimś dźwiękiem, który miałem w środku. Czyli w świecie dalej ból istnienia, tak? Ja chciałem go, no, tak mówię, że to jest kpiwa z tego, a to nie była kpiwa, bo to było poważnie, bo to, wiesz, to troszkę miło moje życie, nie wiem, czy to... No dobrze, a pierwsza gitara to jaka była, akustyczna, elektryczna, jaka była ta pierwsza gitara? To trudno mówić, wiesz, no każdy zaczynał od akustycznej, przeważnie każdy zaczynał od pożyczonej. Ja też jakieś tam takie coś, jakieś takie coś miałem, jakieś pęście, pewnie, jak sobie przypominam, ale to... Gitary miały imiona, bo ja znam takiego muzyka, który nadaje imiona swoim gitarom. Ja mam teraz gitary, wiesz? No, ja mam teraz gitary, która ma imię. Teraz nową gitarę lotniczą. Jakieś 10, może ponad 10 lat ja temu zrobiłem i nazwałem ją imieniem takiej dziewczyny z pseudonimem, którą poznałem kiedyś na forum internetowym. I pewnie też ją znasz. Kasia ma na imię. To jest, moja gitara nazywa się Kora. Kora. To jest jedyna gitara, która jakby moja, która ma imię. A tak te stare to miały. To ile tych gitar jest, mój drogi? W tej chwili po raz wszystkim poczekam. Raz, dwa, trzy, szósta, piąta, sześć albo siedem. Sześć albo siedem. Mało, teraz to tych gitar, które się mają. No ale to co, wszystkie je kochasz jednakową miłością, tak zapewne. Ale może gra dobrze. Do pewnych tak, do pewnych zastosowań jest po prostu niezrównana, wiesz. Bo to każda tak trochę, wiesz, ma inny klimat, co innego mówi. Innym językiem mówi każdy z tych. Jest masakra z tobą, naprawdę. To trzeba gitarę traktować jak kobietę, mój drogi, a nie jakoś tak, że brzydka. No nie ma brzydka. Znowu coś źle robię? Znowu coś źle mówisz, raczej. Znowu coś źle robię, no do jedzenia, a początkujący gangster w
wielki metalowiec, odziany w czarną skórę. Dyskretnie zerka w szyby i poprawia fryzurę. Nie wiem, czy kiedykolwiek poznam tajemnicę. Teraz stoję na rogu i patrzę na ulicę. Przed drzwiami do ginekologa stoi i płacze dziewczyna. Obok niej stał chłopak i coś mówić zaczyna. Mama obiecuje dziecku, że mu kupi rowerek. Na motorach się ścigają przyszli dawcy nerek. A kobieta przed kinem i sami się zalewa. Obok facet w kapeluszu stoi i dyskretnie ziewa. Do kałuży weszli dwaj prawnicy w eleganckich płaszczach. Myśleli, że to deszcz, a to pod bramą ktoś naszczał. Na ekranie ja widziałem same piękne rzeczy. Teraz stoję na rogu, a rzeczywistość skrzeczy. Dobrze, opowiedz o tej twojej kapeli, która wisi w powietrzu. A, Break Machine, wiesz co, to tak, to był taki zespół, wiesz co. Ja w ogóle kiedyś grałem tak w ogóle wcześniej w Częstochowie, nie? W takim zespołem, który się pozwał na tło oczywiście. To był taki zespół naprawdę trochę legendarny już w Częstochowie. Myśmy grali tam, to właściwie jest to chyba jeden jedyny z tego zespołu. To co, ale Szwajcarski grał, nie żyje. Tomek Kozowski grał, już coś tak, nie żyje. No tam byli jeszcze inni muzycy, gościnni, Jacek Lewy, to tam, to oni oczywiście żyją. Nie, ale... To był ten Muddy Water, potem ten Muddy Water zdechło. Potem jakiś czas nie miałem. I tak, ja grałem w ogóle z czwórką zespole taką muzykę bardziej muzykową. Grałem tam jeszcze jakiś taki, właściwie nie wiem po co w zasadzie. No grałem z czwórką, to tak chciałem trochę pograć. No, bo mi się podobało to, co nagrałem, ja tak uznałem, że mogę coś zmienić. Ale to nie był blues. To była taka muzyka rozrywkowa, bardziej młodzieżowa. Nie? No ja już nie byłem takim młodzieniczkiem. I chciałem po prostu wtedy, no pograć sobie bluesa czasami. Ten Muddy Water już nie istniał. I tak miałem zawsze znajomych jakichś z różnych kapel, tak, gitarzystów czy perkusistów i mówią, no to bo zagramy na jakiś festiwal. No i to, no to jaka nazwa? No Break Machine. No dobra, niech będzie. Bo ja mówiłem Break Machine na taką część do perkusji, nie? Tak, takie, wiem. To się mówiło kiedyś, jak ja byłem dzieckiem, nie? Mm-hmm. Tak się mówi. Teraz to nikt nie wie, o co chodzi. Nie, ale to dalej funkcjonuje. Nawet w słowniku języka polskiego jest Break Machine jako część zestawu perkusyjnego. No, słuchaj, zadasz. No, oczywiście. To słowo ani polskie, ani angielskie. Nie? Break, nie? Angielska maszyna to tak powiedzmy. A zespół Machine jest taki, to są ci breakdancerzy, nie? Ci, wbijają na tych. No to powiedz, kto tworzy tą kapelę Break Machine? No, czekaj, no daj mi po kolei powiedzieć. Ja, ty już zaczniesz gadać razu... jak te twoje piosenki. Najkrótsza 7 minut, ludzie śmierci. No przestań, teraz już piszę 3 minutowe nawet. To nie wierzę. Oczywiście mam. Ja mam taką piosenkę, nazywa się, wiesz co, Smutne Bóg, nie? Której tekst masz kim napisany, ty jej pewnie nie znasz, nie wiem, czy się ją wysłałem. Zajmuje 5 kartek, wiesz, A4. Masakra. Naprawdę. To czemu tak? Nie potrafisz się tak, że tak powiem, no, skrócić te teksty, no nie trzeba, wiesz, za dużo słów, to też jest niedobrze. Nie, ja chciałem tak, bo to taki efekt artystyczny chciałem osiągnąć. Ja tam po prostu, nie wiem, na ile się jest obca teoria muzyki, czy nie jest obca teoria muzyki. Plus się składa z tego jakby z tej toniki, potem mamy subdominantę, znowu tonikę, dominantę, subdominantę i tę tektonikę. To tak naprawdę nie są. One nie pełnią rolę dominanty i subdominanty. No ale mówię, dobrze, ale mówię tak, jasne, jest pierwszy stopień, prawda, potem czwarty stopień, pierwszy, piąty, czwarty, pierwszy, no tak akordy są budowane. Ja po prostu specjalnie, celowo ten pierwszy stopień postanowiłem tak wydłużać, żeby to tak długo trwało, żeby słuchacz nie mógł po prostu wytrzymać, żeby mieć emocje, no, tekstu jeszcze, bo tam, no, opisuje taki upadek niemoralny. I upadek miłości, upadek moralny, taki jednego mojego takiego znajomego. I tak trochę chciałem, żeby słuchacz również doświadczył podobnych uczuć jak on, nie? Czyli żeby sytuacja stawała się nie do wytrzymania. Taką sztuczkę Bob Dylan często stosuje. Jest taka piosenka Masters of War, na przykład, że on też trochę niedługo też trzyma ten pierwszy akord, że przychodzi rozwiązanie. Ja się bałam, że powiesz, że te 5 stron to już po skróceniu jest. Nie, ja mam nawet powiem, że trochę wydłużały.
Radykty, no, ale z tym zespołem chcę dokończyć. No mów. Dygresję, że po prostu, że na początku to nie był zespół, tylko się tak ze znajomi spotykali, różne składy. Nie na jakimś festiwalu, żeby zagrać, bez prób, bez niczego. I jak był zaczął być zespół taki, że próby miał i tak dalej, nie? To właśnie ja zacząłem wtedy pisać muzykę, pisać piosenki i to był zespół za wszystkiego. Czasami grał ktoś czwarty zaproszony, ale to były trzy osoby. Nie? Pierwszy skład to był taki Krzysiek Masny, bardzo dobry perkusista, nie? Jacek Lewandowski i ja. Tak. To był pierwszy skład bardzo dawny, Mark 1, można powiedzieć, nie? Drugi skład to był, wiesz, Krzysiek, tylko... Aha, Marcin Rybiałek jeszcze grał, tak, przez Ryba jeszcze grał, tak, Marcin Rybiałek grał, ja Lewy, też to zupełnie pierwszy skład i jeszcze taki Tomek Śliczna na gitarze. No fajny, pierwszy stary Tomek. No, tam żeśmy się... No, a trójkę łatwiej, nie? No, trójkę łatwiej, gdyby są... Tak, łatwo się kasę dzieli na trzech, nie? I takie to trzech, nie? Łatwo się samochodem mieć na koncert, na trójkę. Potem to już przeważnie było trzech. Właściwie nie zawsze było. Już chcę, że kochaliśmy z tego Tomka. A ty, bo Krzysiek, potem Sławek Grzegowski, jak inny wielki, wielki przyjaciel, Sławek Grzegowski, strasznie talentowany perkusista. Niezwykle, po prostu taki jazzowy. Proszę nie wiedzieć, że to pisze się improwizowanie, ja miałem z nim telepatyczną łączność. Ale Jacek Lewandowski został grać na basie, bo jakieś inne rzeczy go bardziej pochłaniały. I Arek Skupiński zaczął grać na basie, którego znałem jeszcze z Tajki. Jest przecież ludzi też na dwie. No i tak graliśmy aż do śmierci. Sławek z Narnaraka, w ogóle niesamowity gość, taki wiesz, bardzo twardy. I się dowiedział, jak się dowiedział, że ma tydzień życia, to wstał i zaczął chodzić. Jakoś roku trawioną, ale potem, no tak, to smutna historia, wszystko mi przestało. Ja to bardzo przeżyłem, bo nie dość, że ze Sławkiem grałem. To on był jeszcze świadkiem na moim ślubie, no rozumiesz, są takie rzeczy, nie? Ale, ale powiem ci, bo on był też terapeutą, takim znanym, dobrym terapeutą, bardzo, to mnie, zresztą jasne. I powiem ci, że wtedy, mieszkał na cmentarzu, nie wiem, czy nie było więcej ludzi niż na wszystkich, naprawdę. Ale taki świecki pogrzeb, to dzisiaj nie tylko to wyglądało, ale rodzina po prostu płacami. No jak ten Sławek zmarł, to ja mi po prostu, nawet ktoś mi nam, nawet Krysia żona Sławka mi też namawiała, żeby zaczął grać i ktoś tam jeszcze zacznie się robić inne rzeczy, a szkoda, bo wiesz, no fajny jest i tam repertuar jest nawet, jak mówiliśmy. Tam sławę taką niewielką zyskali, trochę skandalizującą, ale zyskali. I dużo hejtu się wylewało w ogóle na te moje piosenki, bardzo dużo. No forum plusowych, nawet może znaleźć, bo gdzieś tam to się pewnie... No to już znam tą historię. Dlaczego ciebie tak hejtowano? Co muzyka nie taka, teksty nie fajne? Teksty, za teksty. No ale nie, co zarzucano? Jakie to były zarzuty? No, że polskie imiona występują, że polskie nazwy biograficzne występują, a nie amerykańskie. Że jak ja mogę pisać o jakimś Sławku albo Jacku, rozumiesz, nie? Tak, ja piszę w ten sposób, nie? Ja byłem trochę prekursorem takiego realizmu, wiesz, obyczajowego, nie? Ja tam pisałem nie o takich pięknych rzeczach, nie pisałem o tym, że nad Mississippi ciężko jest żyć, nie? Tylko raczej o tym, co widzę, wiesz. No bo tak powinno być, no mój drogi, bo też trudno pisać o czymś, czego się nie przeżyło. Ja to myślałem, wiesz, ale oni tak nie myśleli, nie? Wszystko naraził taki realizm trochę. No ja napisałem piosenkę, to najwięcej się wydało na mnie za piosenkę Szymon Dupank. O Jezu, jak na mnie to jechali. Ale też ta piosenka też zyskała mi bardzo dużo fanów. Ludzi, którzy jakby nie patrzyli na to, że nie może, no co, nie mogłem śpiewać chłopaków. No ale dobrze, ale powiedz mi, ale to te zarzuty, to były w stosunku do ciebie, o tych tekstów, to były od kogoś, kto jest muzykiem, czy ktoś, kto słucha muzyki, czy... Od jakiś... fanów bluesa, wiesz, od fanów bluesa, od słuchaczy muzyki, od fanów bluesa. To nawet nie były zarzuty, to był po prostu prosty hej. No. Ale ja tam zrobiłem taki numer, że się zapisałem na te forum i zacząłem z nimi dyskusję. I nawet, wiesz co, część z ludzi przekonałem jakoś albo do mojej muzyki, albo do siebie. Część się nawet zakolegowałem, a nawet ze wszystkim. Także to tak się zakończyło fajnie, ale tak mówię o tym trochę, bo wiesz, teraz się o tym hejcie będą mówić, ja też doświadczyłem hejtu. I to wiem mniej więcej, jak to smakuje. No ja doświadczam cały czas, też wiem, jak to smakuje, mój drogi. Ludzi trzeba prowokować do tego, żeby się, wiesz, potrafili wysłowić i wypowiedzieć, ale nie, te hejty nie dotyczą tego, dotyczą raczej tego, że ja promuję polską muzykę, że zapominam właśnie o tym, że polscy muzycy śpiewają po angielsku i tak dalej, i tak dalej. No i tego typu są. A właśnie to, że po polsku śpiewam, to też no właśnie.
Ale ja znam mnóstwo i oni wszyscy śpiewają po polsku i chwała im za to i bardzo się cieszę i tobie też chwała. Dobra, Paweł, to teraz się zapytam, mój drogi, o najważniejszy festiwal. Czy był taki festiwal najważniejszy dla ciebie? Niekoniecznie wygrany, ale ważny. To ja tak już nie przypominam z listy. To startowałem, wiesz, chyba w trzech tylko, nie, jakoś tak. No, a z tych trzech jest któryś taki dla ciebie ważny? Trudno, wiesz co, ważny. No to jest takie pytanie, nie wiem, no ważne na pewno było to, jak graliśmy raz w tej grudzie. Ja po prostu wtedy maksymalnie i tak, wiesz, to mnie tak trochę podbudowało, uniosło do góry, że jednak ktoś to umie docenić, że jednak są ludzie, a mnie to docenić, więc on był taki, wiesz, żeby to pierwszy, pojechałem tak trochę na pałę, wiesz, się okazało, że to wygraliśmy. Więc to było takie ważne, a tak, no to może chyba to. A tak największe wrażenie na mnie zrobił to oczywiście Suwałki. Wiesz, to w tych Suwałkach tam mnie po prostu przytkało. Skala, wiesz, odbiór, no wszystko tamto. Wspaniałe, Suwałki, wspaniałe. I w Alach trochę w Czechach nawet grałem na jakimś tam festiwalu, Punk Fest, to się nazywało, graliśmy w parze, w takim stawie, takim tam kiedyś był staw, kiedyś była woda, więc tam na przykład. No dobrze, Paweł, to takie pytanie, które zadaję każdemu. Wiesz, jakie to jest pytanie, czy nie wiesz? Nie wiem, nie wiem. Może to wypowiedzieć. No ja bardzo bym chciała, żebyś ty wypowiedział się na temat współczesnej polskiej muzyki ogólnie. Nie tylko bluesa, czy nie tylko rocka, ale ogólnie. Na temat ja tego... Nie, mój drogi, mam emeryturę. Wreszcie. No. No dobrze, mów o tej muzyce. Co ci się podoba, co ci się nie podoba i co sądzisz? Ja w ogóle współczesnej polskiej muzyki prawie nie znam, wiesz, ale akurat w 2018 roku w grudniu podjąłem pracę w Kieleckim, nie? Najpierw tam w okolicach Końskich, potem w okolicach Kielc, dużo jeździć samochodem po Polsce. Ja wtedy w zasadzie zacząłem polską muzykę poznawać, bo tak włączyłem sobie jakby ten radio, nie? I tam dałem jakiś facet. Ja wciąż też słuchałem radia, jeżdżąc po mieście, nie? Ale to jakiś wiedział, że miasto budzi się i mnie to tak słabo, wiesz, słabo mi to, nie podobało mi się. Ten Kukiz mnie słabo ruszał jakoś i to, że miasto mu się budzi, wiesz, to jest tak. Chociaż to moje pokolenie i nawet ten gościa lubiłem, nie? Ale jakoś nie rezonowało to z moją. I jadę, wiesz, właśnie tym autem do tych Kielc i słucham, a tam facet jakiś małolat, słyszę, że małolat w Polsce. Śpiewa tekst pod tytułem powiedz, że mnie kochasz i tak dalej. I mnie to mówi, jakie to jest naprawdę dobre. To jest naprawdę dobre, wiesz, i tak posłuchałem sobie tych wszystkich takich chłopaków, tych wszystkich podsiadłów, wiesz, nie? Tych właśnie domagałów, nie? Jakiś naprawdę mi się to podoba. A ty wiesz, że ja byłam wychowawczynią Dawida Podsiadły? No. I wtedy był taki bardzo spokojniutki, taki, Boże, jak mnie mama postawiła, tak stoję. Ale to było lata temu. Chyba dalej, tak, no takiego. Mm-hmm. No dobrze, ale wiesz, mnie bardziej chodzi o to, żebyś spróbował ocenić rolę mediów w kształtowaniu gustów muzycznych. Czy w ogóle taka rola powinna być? No to jeszcze raz. Czy media powinny lansować dobrą muzykę? Bo my wiemy, jaką lansuje, prawda? Przede wszystkim lansuje disco polo, może jakiś taki pop nie najwyższych lotów, mało jest innych gatunków muzycznych, o piosence poetyckiej już w ogóle nie wspomnę, bo to tylko w nocy późno, nie wiem dla kogo. Czy uważasz, że media powinny pomagać ludziom w odnajdywaniu swojej drogi do muzyki? A szczególnie młodym. Nie, powinny puszczać jak najgorszą muzykę i tak dalej, żeby ludziom się smuciło. No co o tym? To jest takie pytanie, wiesz, retoryczne. No nie jest retoryczne, bo się spotkałam już z czymś takim, że to wcale nie jest taka zła muzyka, a mnie to mierdzi i ja się denerwuję, że tylko internetowe stacje radiowe promują niszowych na przykład twórców i to, wiesz, nie tylko, jak mówię, bluesmenów. Ale że mamy takich cudzych bardów. To jest problem. Ja ci powiem, skąd to się wzięło, moim zdaniem. W latach, jakby największy rozkwit muzyki był w latach 60. pod koniec, na początku. I wtedy raczej, jakby, ja tak myślę, nie wiem, czy będę tak mądry. I no bo chodzi o pieniądze, nie? I wtedy każdy chciał się wybić i każdy szukał kogoś, kto mógłby się jakoś odróżnić. Było mnóstwo wytwórni płytowych i każda chciała odkryć swoje własne brzmienie.
Więc promowana była raczej oryginalność. Raczej byli pracowani ludzie. Oczywiście to było ryzyko, bo mogło się nie udać. No ale na przykład tam się udało, z tam z innymi. Raczej szukano kogoś, kto się odróżni od nich. Raczej tak, kiedy są te wielkie twórnie, chcą robić sal i szukają raczej rzeczy podobnych do innych. A zauważyłem, że publiczność też tak zaczyna myśleć. Też tak zaczyna myśleć. Tam jeszcze coś i oni nie wiedzą, co napisać o mojej piosence, bo nie wiedzą, do czego jest podobne. A jakby wiedzieli, do czego jest podobne, to by mogli napisać, że podobne jest do tego i tego, ale słabo jest podobne, bo tam słabo zrobił to i to. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, ja wiem, wiem. Mózg w nawiasie. Nie. Takiej tej pierwotnej, takiego poczucia estetyki, tego, to jakby tak mało trochę można znaleźć w tym takim mainstreamie, nie? I to boleje, ja to strasznie boleję na tym, bo to jest wszystko takie zuniformizowane, wiesz? I to i w sensie muzyki, i w sensie muzyków, nie? I w sensie muzyków, wiesz? Ja na przykład od dawna niespecjalnie przypadam do tych zrokiem, bo kiedyś to nie jest mój pomysł, to ci przeczytałem, ale to dokładnie jest. Puszczę ci 5 tezardowych gitarzystów za świączy i spróbuj rozpoznać, który tam zagra, nie? Rozumiesz, nie? Nie rozpoznasz, nie? A są tacy gitarzyści, że poznasz po... Tak, po jednym dźwięku, po dwóch dźwiękach, oczywiście. Poznasz, no. Nie poznasz polskich na przykład. Ale polskich też, no. Borysiewicza poznasz na przykład. Zawsze, zawsze. Jak będziesz tu grał, od razu słyszysz, że dla to Borysiewicz. Nie są tacy gitarzyści, że ich poznasz. Kim i Pejdzia poznasz, że może zawsze poznasz. Tak, tylko że wiesz, ja się wielkimi nie zajmuję. Wielkimi już się zajmują wielcy redaktorzy. Ja jestem zwykła prezenterka i zajmuję się niszowymi.
stać, chwilę nie starszy. Na swoim parkingu umierała mi jezioro też, tafle ponoszy. Na zapomnianym parkingu wciąż umiera. Dlatego cię pytam o niszową muzykę. Czy mam się obrazić? Nie, dlaczego to jest wyróżnienie, mój drogi? Ja nie uważasz się za niszowego twórcę? Co ty? Nie docenię. Niszowy twórca to jest taki, o którym zapomnieli inni tacy wielcy właśnie i o nich nie mówią, nie grają o nich, nie opowiadają o nich. Także wielu takich jest, mój drogi. W sensie obejrzało w ogóle parę filmów, nie? Tak, na przykład Kamilek albo coś takiego. A patrz na to i tak znasz trochę, żyjesz trochę, znasz trochę tych muzyków, nie? No zresztą nawet wśród twórców niszowych, nie? Takich jak kiedyś, bardzo niszowa była muzyka. Nawet wśród niszowych, nie? Kariery robią wcale nie najlepsi muzycy, tylko ci, którzy mają najsilniejsze parcie na szkło. To prawda. A jak ktoś nie ma takiego silniejszego parcia albo takiego tupetu, wiesz, nie? No to robić karierę, nie? I wtedy gra gdzieś w bramie, wiesz, albo w domu, albo ostatnio na YouTube. No ale żeby nagrać na YouTube, coś się trzeba trochę wysilić, nie? A dużo takich prawdziwych artystów, nie? Prawdziwych, tak naprawdę, którzy mają do widzenia, również z tych znanych, nie? To są ludzie potwornie zakompleksieni. Potwornie, bo dzięki temu zostali jakby artystami, tak mówiąc, to jest taki mechanizm zdolności, prawda? No i oni bardzo, myślę, że bardzo dużo tych ludzi nie znam. No ja też trochę takich znam. A rzeczywiście, jeżeli się ma parcie na szkło, to jak to mówią, to wtedy no, można coś osiągnąć. Zresztą wiesz, wśród niszowych są niszowi, czyli ci na dole i ci niestety u góry. I w pewnym momencie można spaść bardzo boleśnie, się potłuc z tej góry, bo niestety sława i to zainteresowanie tak długo nie działa. A poza tym wiesz, co jest denerwujące? To, że ludzie... Jeżeli okrzyknie się kogoś wielkim muzykiem, to ludzie od razu przyklaskują. Nie potrafią powiedzieć dlaczego, czy co mi się podoba, czy co mi się nie podoba, tylko od razu przyklaskują. To jest po prostu tragiczne dla mnie. To się nazywa dowodu społecznego, to jest normalny mechanizm działania grup. Nie mieć własnego zdania to chyba najgorsza rzecz, jaka może być, uważam, tak. Co Paweł Stab ma nam do powiedzenia, o co nie zapytałam, bo rozmawiamy już, mój drogi, prawie 40 minut, ty wiesz? Ja mogę, ja się bardzo lubię. Ale ja mam czas antenowy, mój drogi. Po prostu jakby śmiało możemy, wiesz, zaraz No to co ważnego jeszcze masz do powiedzenia nam, słuchaczom, twojej muzyki? Bo mi temat jakiś, ja nie mam jakiejś misji, wiesz, a przynajmniej jeżeli mam misję, to ja realizuję w mojej pracy zawodowej. Nie? No właśnie, to z zawodu Pawełek jest kim? Przypomnij, bo ja wiem. Ja jestem terapeutą uzależnień. Pracuję ponad 30 lat w tym zawodzie i naprawdę to jest ten zawód również jest moją taką pasją. Ale to bardzo trudny właśnie. Zawód, nie? No, przecież dla mnie, ja to nic innego nie robię, to nie umiem powiedzieć. Coś
coś, co ja strasznie lubię. Ja bardzo dbam, ale ja to uwielbiam. No i to jest fajne, pracować czy wykonywać taki zawód, który się kocha i lubi. Tak. No dobrze, Pawełku, to czego życzyć tobie? No zdrowia, no ja cały czas tylko zdrowia chcę i tobie też życzę, lubisz tu. No, mam nadzieję, że z tego wyjdę, a jak nie wyjdę, to trudno. Ktoś za mnie będzie robił tę audycję. Paweł, życzę ci naprawdę wszystkiego dobrego, zdrowia, to żebyś zaczął tworzyć coraz więcej, bo wiesz, że ja lubię twoje piosenki, chociaż powiem ci, że nie wszystkie, ale są takie moje ulubione i na pewno na... O co? A jestem... A który nie lubisz? Ja jestem ciekawy. No, to powiem na audycji. O nie, to będzie cios w serce. Nie przesadzaj. No, nie przesadzaj, ale są takie, które uwielbiam i one również będą... Super. No, bardzo ci, Pawle, dziękuję. Mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Bo będziemy do ciebie wracać i pytać co jakiś czas, co u ciebie słychać. Super. Dzięki ci bardzo. Moim i państwa gościem był Paweł Stoma. Jak to powiedziałeś? Lider jaki? Jaki lider? Aha, grzeczność. Tytularny. Lider break maszyny. Dzięki ci bardzo. Pa.
zawsze możesz zadzwonić. Będziemy do ciebie wracać. Nie zadzwonię, ale wracać będę. Sławek zapytał mnie, kiedy ta rozmowa była przeprowadzona. Ona była przeprowadzona dokładnie, już teraz sobie przypomniałam, w październiku, bo wtedy dostałam pierwszą emeryturę. Więc trochę czasu upłynęło. Ja przepraszam jeszcze raz za techniczne usterki. Taki był Paweł Stoma. Prowokował. Był bardzo otwarty. Będzie mi brakowało bardzo, bardzo rozmów z nim. Pożegnał się już z nami Damian Kozioł. Dziękuję za miłe chwile. Mamy wspaniałych muzyków. Dobrze móc posłuchać polskiej muzyki. Napisała również Jola i Jacek. Dziękujemy za audycję o Pawle. Pozdrawiamy naszą, w tym Pawła czwartą A, wszystkich, którzy teraz słuchają wspomnień o naszym koledze. Ale my się jeszcze nie żegnamy, moi drodzy. Audycja będzie przedłużona. Mam nadzieję, że szefowie mi to wybaczą. No tutaj szef napisał, rozwaliłaś naszą budę, radio ty i ja. To nie ja, to Paweł rozwalił naszą budę. Moi drodzy, drugi bardzo trudny dla mnie moment, bo oto za chwilę zadzwonię do Tacjany, córki Pawła Stoma, aby chwilę z nią porozmawiać, a wy usłyszycie, jak Tacjana śpiewa. Towarzyszy jej oczywiście Paweł. Tytuł Odporna. Wysłuchacie, a ja dzwonię. Tylko twoim snem, trochę niewinnym. Ja mogę być wszystkim, czym chcesz. Może więc nie ubliżaj mi nigdy więcej, tak nie pozwalaj sobie. Mówisz, że zmieniłam się, że była. Nie taką nie chcesz mieć. Mówisz, że zmieniłam cię, że była inna. Bo odporna na grzech, na radość, na szczęście, na raj. Już niczym więcej nie będę ja. Powoli uprze się, powietrze zimne jest, gdy twoje dłonie błądzą, nie odnajdują mnie. Ja wiem, że nie można zbyt wiele mieć, zbyt wiele chcieć. Na własność nigdy już nie oddam się. Mówisz, że zmieniłam się, że byłam inna. Że zmieniłam cię, że była inna. Bo odporna na grzech, na radość, na szczęście, na raj. Już niczym więcej nie będę ja. Odporna na grzech, na radość, na szczęście, na raj. Już niczym więcej. Że zmieniłam się. Że byłam inna. Nie taką nie chcesz mieć. Mówisz, że zmieniłam się.
A my jesteśmy znowu na antenie. Dobry wieczór, Tacjano. Dobry wieczór, witam wszystkich, pozdrawiam wszystkich znajomych, wszystkich ludzi, którzy nas dzisiaj słuchają, bo wiem, że ich jest bardzo wielu i tych ludzi, których znam osobiście, albo też tych, którzy tylko mnie słyszeli, że jestem gdzieś tam, istnieję. I w ogóle dziękuję bardzo za tą całą audycję, za to dzisiejsze wydarzenie. Jest to dla mnie ogromne przeżycie, jestem bardzo wzruszona. No i w ogóle za te słowa, które padły z ust Krystyny, Arka, Adriana. Chociaż Adriana nigdy osobiście nie poznałam, ale zawsze kibicowałam w ogóle tej twórczości. Jest to dla mnie naprawdę ogromny moment, wielki moment w moim życiu i naprawdę dziękuję. Tatiano, oczywiście ty wiesz, jaki był mój stosunek do Pawła, wiesz, że bardzo tutaj emocjonalnie podchodzę do tego wszystkiego, że bardzo kibicuję tobie, trzymam za ciebie kciuki, ale no chcę, żebyś jednak spróbowała opowiedzieć nam tak troszeczkę, jakim ojcem był Paweł. Jakim ojcem? No, jeżeli chodzi o ojcem, to trudno jest mi odpowiedzieć, bo jakby mogłabym powiedzieć, że był w ogóle wspaniałym człowiekiem. Był bardzo dobrym, tak jak powiedziała Krystyna, był świetnym terapeutą. Był bardzo otwarty na bardzo wielu ludzi i pomagał bardzo wielu osobom, które tego bardzo mocno potrzebowały. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że był wspaniałym dziadkiem. Moje dzieci cały czas go wspominają. Ja muszę z wielką troską tłumaczyć, że dziadek jest u pani Bozi, a mój najmłodszy synek mówi, ale dlaczego jest teraz dziadek w chmurkach? No i jest to dla mnie trudne. Za każdym razem muszę się starać jakoś tam nie popłakać, nie rozczulić zbytnio. No ale ja zawsze powtarzam, no, że jakoś tam dziadek był chory, teraz jest razem z babcią Renatką i teraz sobie jakoś tam gdzieś są u pani Bozi i jest im w miarę dobrze pewnie. I gra z najlepszymi teraz gra Tacjana, wiesz, z najlepszymi. No tak, muzyka była zawsze najważniejsza dla Pawła i tak naprawdę można powiedzieć, że tak jak na pogrzebie było bardzo wiele osób, pomimo tej pandemii i tych wszystkich obostrzeń i tego wszystkiego, co się dzieje właściwie teraz. Na to ostatnie pożegnanie przyszło bardzo wielu ludzi. Bardzo dziękuję za to wsparcie ogromne, które otrzymaliśmy jako rodzina, ja i mój brat. Za te wszystkie telefony, SMS-y, kondolencje. Nie spodziewałam się, że tak wielu ludzi w ogóle przyjedzie i chyba to było dla mnie takim największym takim momentem, gdy zderzyło się z rzeczywistością. Chociaż nie wiem, czy jak do końca jestem w stanie się w ogóle z tym pogodzić, bo jedna moja bardzo serdeczna przyjaciółka, Ania, powiedziała, że takie słowa, które bardzo mocno mi utkwiły w pamięci, że ja jeszcze nie jestem gotowa na to, żeby się pogodzić z tym, że Paweł odszedł. Ja również. I ja nigdy chyba nie będę na to gotowa i zawsze jakoś tak będę miała takie wrażenie, nawet jak to z Piotrem siedzieliśmy w Częstochowie, czy nawet no w ogóle jakoś tak, że nie biorę tego telefonu i nie dzwonię, to mam takie jakieś wrażenie, że dobrze, to może zaraz Paweł wróci z dyżuru, albo przyjedzie gdzieś tam skądś i zaraz będzie ta jego osoba w moim życiu tak samo obecna jak dotychczas. Trudno jest się pogodzić z taką stratą. To prawda, to prawda. Bo powiedziałaś przed chwilą, że wywiad był nagrany w październiku. W grudniu w zasadzie myśmy akurat przechodzili koronawirusa, więc tutaj razem byliśmy z Piotrem w Gdańsku. W grudniu już dostaliśmy od Pawła pierwsze takie sygnały, że coś się dzieje, że jest coś nie tak z jego zdrowiem, z samopoczuciem. Czy Paweł był w ogóle taką osobą, która dużą wagę przywiązywała do tego swojego samopoczucia i mocno się koncentrował na swoim zdrowiu. I to jest dla nas w ogóle ogólnie ogromnym zaskoczeniem, że nie zdiagnozowano tej choroby tak w tym momencie, w którym jeszcze można było coś zrobić. No w momencie, gdy Piotr wrócił do Częstochowy, kiedy już mógł, bo tu mieliśmy cały okres kwarantanny, izolacji i całej tej procedury, no to już Paweł był w takim stanie, że trafił w zasadzie na Wigilię do szpitala. Później były rozpoznania w kierunku nowotwora i w zasadzie kartę dealową robiono dopiero w styczniu. No, ogromne opóźnienia w tych wszystkich takich proceduralnych tych wydarzeniach w szpitalu. Nie wiem, czy to miało wpływ, czy już można coś było zrobić, ale każdy lekarz od razu mówił, że są niewielkie szanse. To leczenie było jakby, rokowanie było jednoznaczne, ale nikt z nas nie przypuszczał, że tak mało czasu jest i że tak mało po prostu tych momentów będzie, żeby razem spędzić. W zasadzie, prawda. Kiedy ja jechałam do Częstochowy na Wielkanoc, ja nie spodziewałam się, że to będą ostatnie momenty, kiedy będziemy mogli razem porozmawiać. W ogóle
W sumie to mogłabym tak jeszcze tylko napomknąć, że ostatni koncert, jaki grał Paweł, to grał ze mną i w ogóle jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ udało mi się spełnić marzenie Pawła, bo jego ogromnym... W ogóle w momencie, gdy się dowiedział, że ja zacznę mieszkać w Gdańsku, to on od razu mówił: słuchaj, tam musisz zagrać koncert, tam jest taki świetny klub, Blues Club Gdynia, i tam trzeba zagrać koncert. I on o ten koncert się starał, już od dłuższego czasu się tam starał jakoś zorganizować, ale coś zawsze stawało na przeszkodzie. Może właśnie to, że nie grał takiej muzyki popularnej, nie był taki łatwy w obejściu. Może właśnie to, że tak jak powiedział, to bardzo ładnie powiedział to Arek, że organizator miał zawsze dużo problemów, bo Paweł zawsze wiedział, czego chce i jak ma to wyglądać, i nie lubił kompromisów i był taki zawsze jednoznaczny w tym, czego oczekiwał. I to tutaj nie było mowy, nie było miejsca na żadną dyskusję. I mi się udało, słuchajcie, w ogóle zagrać ten koncert. No w tym Blues Clubie to tam kilka razy żeśmy grali. To tak jak powiedział, no myśmy grali tylko muzykę lekką. Gramy muzykę lekką dla ludzi, dla wszystkich takich normalnych, zwyczajnych. I to nie jest tak kontrowersyjne i tak, może tak niszowe. I udało mi się zagrać koncert z Pawłem. Nie cały, ale jakąś taką znaczną jego część. Zagraliśmy ten utwór, który graliśmy też jako razem, jako Tajka, jeszcze jakieś tam, nie wiem, 20 lat wcześniej. No i co, no Paweł zdominował całą scenę, zdominował całe wydarzenie. Showman no jedynie. Tak, dokładnie, tutaj po prostu był, w ogóle mogłabym tak powiedzieć, że ja muszę powiedzieć tak otwarcie się, publicznie przyznać, że ja nie umiałam nagrać, tak jak zrobiła to Krystyna, czy Arek, czy Adrian. Nie umiałam podsumować, nie umiałam w ogóle nic powiedzieć, tak jakby... Każda rzecz, którąkolwiek sobie przygotowywałam, wydawała mi się zupełnie bez sensu, bo Paweł był, nie był taką tuzinką, taką prostą osobą. I tak jak ty mnie zapytałaś, jakim był ojcem, to jest dla mnie bardzo trudne pytanie, bo nasza relacja była bardzo złożona. Myśmy występowaliśmy ze sobą ponad 10 lat. Ja w zasadzie z nim grałam pierwsze koncerty, kiedy miałam 14 lat. To on był odbiorcą moich pierwszych piosenek, kiedy, nie wiem, miałam gitarę, miałam 12 lat, zaczęłam pisać pierwsze utwory. I to jakby on kreował tą osobę, którą teraz jestem. Pomimo tego, że ja się strasznie bałam występować, on zawsze mnie wspierał w tym, tak? Namawiał mnie do koncertów, do występowania na scenach. Zresztą myśmy zagrali mnóstwo różnych bardzo fajnych akcji. To były ogromne koncerty, ogromne przedsięwzięcia. Graliśmy ze wspaniałymi muzykami na naprawdę dużych scenach i występowaliśmy na różnych festiwalach. I no może faktycznie... Ja z tej roli takiej, no, córki postrzegam te wydarzenia jako takie bardzo wzniosłe i mocne dla mnie, ale myślę sobie, że gdybyśmy mogli teraz tak skonfrontować z Pawłem, tak twarzą w twarz, te wszystkie dokonania, których razem jakoś udało nam się zrealizować, to pewnie by przyznał temu odpowiednią rangę i stwierdziłby, że osiągnęliśmy naprawdę bardzo dużo razem. Zresztą ja zawsze też wspierałam jego twórczość. W momencie, gdy zespół Tajka rozpadł się, on rozpoczął zdecydowanie taką własną karierę muzyczną. Black Machine zaczęła grać wtedy jego własne utwory. To też wiązało się ze śmiercią mojego taty. I wtedy Paweł też moment taki miał przełomowy, bo zaczął pisać własną muzykę, własne teksty, przestał się bać. I no, to było dla niego bardzo mocne przeżycie. No, u mnie było odwrotnie. Kiedy umarł mój rodzony ojciec, to ja przestałam śpiewać, w ogóle się totalnie wycofałam i zeszłam gdzieś tam sobie na bok. Paweł wtedy sobie założył swój własny zespół. No, stworzył bardzo oryginalną muzykę. Może nie do wszystkich ona trafiała, ale na pewno bardzo wielu ludzi to doceniało. I nie można tak powiedzieć, że ten medialny szum pojawił się w momencie, gdy on umarł. Nie, wokół niego się zawsze dużo coś działo. I... Może niekoniecznie to nie była osoba, która chciała się podlizać, która jakoś tak umiała w taki, nie wiem, łagodny sposób obejść się z drugim człowiekiem. Nie, to był szczery człowiek, prosty, myślący, inteligentny. I dowcipny. Bardzo łatwo. I dowcipny. Specyficzny miał dość. Miał też łatwość zdecydowania sobie bardzo wielu osób, ale też bardzo łatwo popada w konflikty i mi się wydaje, że tutaj... No niestety, no, czasami trzeba pewne rzeczy przełknąć i się jakoś powstrzymać od komentarzy. Paweł nie był nigdy taką osobą. On zawsze miał zdanie na jakiś tam temat i zawsze potrzebował to zdanie wypowiedzieć. Wiem, poznałam to na własnej skórze. Tak, właśnie. Także tutaj ta jego medialność to nie była taka raczej zamknięta. Mi się wydaje, że on ciągle coś robił i na różnych płaszczyznach. On się udzielał w każdym właściwie aspekcie, jakim tylko mógł. Czy to te
terapia, czy nie wiem, pracował w, na różnych po prostu, w różnych środowiskach się udzielał i zawsze bardzo chciał jakby, potrzebował tej interakcji, mocnej interakcji z drugim człowiekiem. No niekoniecznie to ludziom też odpowiada, więc to też jakby... A tak z takich anegdot, takich bardzo zabawnych, mi się przypomniało, jak Arek opowiadał o tym, jak jechali autem i tą bluzę tak przez okno i robił to juchu. A ja muszę wam powiedzieć jedną historię, bo tak mi się tak skojarzyło. Ja pamiętam ten moment, kiedy Paweł wydał po raz pierwszy swoją płytę i był bardzo mocno podekscytowany. W ogóle wtedy mieliśmy auto, to jeszcze jakieś tam, nie tak malucha, tylko jakieś takie, które miało tam lepsze osiągi. I takimi bardzo malutkimi, jednokierunkowymi ulicami sobie jechał w Częstochowie. Nie wiem, czy to ktoś kojarzy teraz, ale tam Krakowska, te wszystkie takie jakieś tam małe jednokierunkowe są wokół. I on podobno bardzo szybko tymi jednokierunkowymi jechał, w ogóle sobie nie zdało z tego sprawy, słuchając tej płyty na cały regulator, śpiewał te piosenki i słuchajcie, przekroczył jakąś tam prędkość, nie wiem ile tam było ograniczenia, i zaczęła go gonić policja. Cały Paweł. To normalny był pościg, słuchajcie, jak na filmach. Zablokowali go w 3 radiowozy. Zostawili ludzie, czemu on ucieka. No szkoda, że o tym piosenki nie napisał. Uciekający Paweł. Ja myślałam, że czytać, słuchaj, te wszystkie, wiesz. Niosę, to tam na pewno się coś znajdzie. Ja tak bardzo ci dziękuję, moja droga, że ty się w ogóle do mnie odezwałaś, bo muszę wam powiedzieć, że to Tacjana mnie odnalazła, kiedy się dowiedziała, że będę robiła audycję o Pawle, i bardzo ci za to dziękuję, bo bardzo mi pomogłaś nasze rozmowy i skontaktowałaś mnie z innymi osobami. Ja mogę ci jedynie obiecać, że ja o Pawle nie zapomnę, że będę prezentowała jego muzykę, ale mam też nadzieję, że będę mogła słuchaczy zapoznać z twoją muzyką. Będzie mi bardzo miło. To dla mnie ogromny zaszczyt. Bardzo, bardzo ci, Tacjano, jeszcze raz dziękuję i trzymam za całą rodzinę kciuki. Pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję. Dziękuję. Ogromne buziaczki dla wszystkich. Dobranoc. Dobranoc. No właśnie, moi drodzy, Tacjana, córka Pawła. My za chwilę usłyszymy piosenkę, moi drodzy, za którą tak hejtowano Pawła. Ja pamiętam jeszcze jedną wiadomość od niego, kiedy mi napisał: obiecaj mi, że, nawet mogę ją tu odnaleźć w telefonie, obiecaj mi, że będziesz prezentowała moje utwory. Obiecałam i będę to robić, moi drodzy. Będę wam o Pawle przypominać. Zanim się z wami pożegnam, to jeszcze piosenka, o której mówił Paweł w wywiadzie, piosenka Szymon był bankiem. Słuchamy, a potem wracam na antenę. Aż po grób nosił wielkie buty, a do tego czarne całkiem. Szymon był bankiem. On na koncerty lubił jeździć, wiadomo. Na tych koncertach przeważnie dostawał łomot. Szymon był takim bankiem, że ojej, Szymon był bankiem i trochę wąchał klej. Wychodził z domu wieczorem, a wracał do wielu rankiem. Szymon był bankiem. We'll be right back.
No i właśnie ten utwór nie podobał się niektórym, a ja uważam, że jest świetny. Moi drodzy, ja nie żegnam się z Pawłem, mówię mu do widzenia, bo wierzę w to, że się zobaczymy. Wszyscy się zobaczymy i wszyscy będziemy uczestniczyć w jego koncercie. Dziękuję Tacjanie, dziękuję pani Krystynie, dziękuję Arkowi, Adrianowi, dziękuję tym wszystkim, którzy chcieli się podzielić wspomnieniami o Pawle. To było dla mnie ważne, audycja była dla mnie bardzo trudna, wierzcie mi, szczególnie wywiad, kiedy jeszcze potrafiliśmy się śmiać, kiedy potrafiliśmy ze sobą rozmawiać. Za chwilę zostawię Was jeszcze z jednym utworem, Boogie z obniżoną struną D. Co za tydzień? Za tydzień, moi drodzy, porozmawiamy z Michałem Kielakiem, z jednym z najlepszych harmonikarzy w Polsce, ale nie tylko o tym będziemy rozmawiać, a za dwa tygodnie zrobimy sobie przerwę od rozmów i wtedy zaprezentuję Wam 25 muzyków, będziemy słuchać więcej muzyki, mniej będę gadała i będziecie mogli posłuchać, co Was czeka, bo z wszystkimi 286 muzykami będę starała się rozmawiać. Na końcu będzie utwór z wydanej przez Michała Kielaka płyty. To będą Chłopcy malowani, śpiewa tam Adam Kulisz, również świetny bluesman, tutaj nasz śląski. No właśnie, tu jeszcze nasz szef napisał, że pozdrawia Tacjanę. My Cię oczywiście, Tacjano, jeszcze raz pozdrawiamy. Dziękuję Wam wszystkim, jest nas tak dużo, że trudno wymienić tutaj z imienia. Dziękuję, że byliście ze mną, że byliście z Pawłem, że byliście z Tacjaną, że byliście z tymi, którzy kochali Pawła, którzy go lubili, którzy słuchali jego muzyki, którzy go znali. Tego Wam zazdroszczę, że znaliście go osobiście. No to cóż, moi drodzy, mówię Wam dobranoc. Sprawdzajcie naszą ramówkę. Wszyscy prezenterzy są świetni, prowadzą świetne audycje, jest tu świetna muzyka. A ja kończę jak zawsze tym samym, tą samą dewizą. Kochajcie polską muzykę, kochajcie polskich muzyków, kochajcie polską piosenkę. Dobranoc.
słychać, że dla ciebie gram moje bugi. Adam Kulisz z płyty Michała Kielaka na dobranoc. Słuchajcie. Czołgi i lecą.